Witajcie, chciałem Wam pokazać dzisiaj kolejny etap budowy tokarki. Wrzeciono zamontowałem już tutaj sobie na tym korpusie, który zbudowałem. Kolejnym etapem miało być montaż silnika. Mam tutaj taki silnik 2,2 kW, ale jest on na siłę. Niestety tutaj w tym garażu mam siłę, ale muszę rozwijać kabel. A wiadomo, to nie jest aż takie proste, żeby jak chcę na przykład coś szybko przetoczyć, to tak naprawdę dłużej będę rozwijał kabel niż otoczył, dlatego też pomyślałem, żeby zamontować tutaj silnik 220 i znalazłem właśnie taki mały silniczek gabarytowo, ale ma on 1,1 kW. Spróbowałem go sobie tutaj podłączyć i zobaczyć, jak to daje radę. Tak to wygląda, ponieważ wałek jest tutaj taki długi, bo to był pompa hydroforu na tym zamontowana. No i muszę Wam powiedzieć, że w miarę daje to radę. Nie wiadomo, jak to będzie przy toczeniu. Wiadomo, że przy toczeniu jakichś większych średnic może mieć problem, ale tutaj mają być toczone tulejki, tak więc być może da radę tutaj. Włączę Wam, pokażę, jak to działa. To działa, obroty w miarę takie do toczenia. Jak widzieliście, próbowałem to zatrzymać takim drewnianym klockiem. No i silnik w ogóle nie widać, żeby słabł. Tak więc przy toczeniu średnicy tutaj mamy 160. Tak więc jak będę toczył, powiedzmy, tulejki 50, myślę, że spokojnie da tutaj to radę. Tak więc na razie bym zostawił ten silnik, który tutaj mam. Będziemy sobie testować, jak to będzie toczyło. Tak naprawdę zostało mi tutaj zamontować uchwyt. No i przykręcić tutaj ten stół krzyżowy i zrobić jakieś mocowanie do noży tokarskich na tym stole. Zastanawiam zrobić jakiś mały imak. Chociaż jakiś tam dwunożowy, żeby w miarę jakoś tam szybko to zmiana tych noży była. No i tak to wygląda. Oczywiście trzeba tutaj zrobić jeszcze włącznik, bo to wszystko zrobione jest na krótko. Jakiś napinacz jeszcze paska, bo to tak naprawdę jest tu wszystko zrobione na szybko, tak żeby tylko sprawdzić, czy to będzie funkcjonowało. No i oczywiście jeszcze muszę tutaj zrobić, przykręcić to do podłogi albo jakoś się usztywnić. Oczywiście będą tutaj jeszcze zastrzały. Na dole chcę zrobić jeszcze jakąś półkę, żeby coś tam położyć. Tak więc trochę się to jeszcze usztywni. I tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w kolejnym filmiku pokażę Wam, jak już to wszystko toczy. To by było na tyle. Jeśli podoba Wam się mój kanał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Takich filmików będzie, mam nadzieję, coraz więcej. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.